Panie burmistrzu, budowa obwodnicy Mokrzysk stała się faktem. Tak, od kilku tygodni trwają prace na budowie. Te prace przebiegają intensywnie. Okres budowy tego zjazdu i tej obwodnicy to jest kilkanaście miesięcy. Do końca tego roku powstanie większość skrzyżowań, wiadukty, ronda, a w przyszłym roku dalsze prace. Także w 2015 roku, tak jak było deklarowane, ten zjazd i ta obwodnica będzie wykonana. Jakie znaczenie ma obwodnica dla miasta i gminy Brzesk? Ona ma wielorakie znaczenie. Przede wszystkim będzie taką drogą, która będzie przebiegała przez tereny niezabudowane i odciąży tereny w Mokrzyskach, m.in. ulicę Wiślaną i inne ulice, gdzie jest gęsta zabudowa, jest duży ruch, szczególnie samochodów ciężkich, więc na pewno będzie duże ułatwienie dla mieszkańców, będzie znacznie bezpieczniej. Powstanie nowa droga, która będzie przebiegała przez nowe tereny. Te tereny są atrakcyjne pod względem budowlanym. Przypomnę, że tam gmina ma tereny przeznaczone pod budownictwo indywidualne, a na końcu tego zjazdu, tej obwodnicy, gmina posiada kilkadziesiąt hektarów gruntów, które zamierzamy przeznaczyć pod inwestycje. Te tereny z kolejnej perspektywy finansowej zamierzamy uzbroić. Już są jakieś przygotowania związane z uzbrojeniem strefy przemysłowej w Buczu? Są czynione analizy, przygotowujemy wstępne dokumentacje, tak aby gdy będą ogłoszone konkursy na pozyskanie funduszy unijnych, aby wystartować i aby te pieniądze przeznaczyć m.in. właśnie na uzbrojenie tej strefy. Inwestorem budowy obwodnicy Mokrzysk jest województwo małopolskie. Jaki jest koszt przeprowadzenia całego zadania? Inwestorem rzeczywiście jest województwo małopolskie. Koszt tej inwestycji jest około 35 milionów. W pewnym stopniu gmina Brzesko też partycypuje przy chodnikach, przy tej inwestycji. Natomiast ta inwestycja wielomilionowa bardzo dobrze jest realizowana z funduszy województwa, z funduszy unijnych, ponieważ lokalnego samorządu na pewno takich dat nie byłoby stać.